Nazywam się Grzegorz Kramer. Od 18 lat jestem zakonnikiem. Żyję sam. Moja samotność jest samotnością z wyboru. Właśnie 18 lat temu postanowiłem żyć bez rodziny. Jednak w Polsce jest wiele osób, które żyją w samotności, absolutnie której nie wybrały. Są odrzucone, są porzucone. Odczuwają i doskwiera im bardzo mocno samotność. Zakon to nie jest rodzina. Nie mam tu żony, nie mam tu dzieci. Zakon to są współbracia. Tworzymy coś, co jest wspólnotą, mamy wspólny cel, razem żyjemy, razem pracujemy, ale każdy z nas jest sam. Żyjemy samotnie. Ale to jest nasz wybór. Chcemy tak żyć. Widzimy w tym sens, widzimy w tym cel. Wiele osób w Polsce nie widzi sensu i nie widzi celu w swojej samotności. Żyją samotnie. Bardzo często ta samotność wiąże się z biedą. Z brakiem jedzenia, z brakiem pieniędzy, z brakiem mieszkania, ciepła. Tego wszystkiego, co jest potrzebne do normalnego życia, do normalnego rozwoju. Wiele osób spędzi te święta przy takiej zastawie, przy talerzu z chlebem i szklanką wody. Dosłownie, to nie jest przenośnia. Możemy im pomóc. Po pierwsze, możemy spróbować przełamać ich samotność. Bardzo często niewiele trzeba, wystarczy czasami dobre słowo, wystarczy drobny gest. Możemy też ich wesprzeć materialnie, możemy sprawić, żeby chociaż przez chwilę poczuli się lepiej, poczuli się potrzebni komukolwiek na tym świecie. Jak co roku Caritas Polska organizuje akcje sprzedawania świec wigilijnych, na stół wigilijny. Ja już jedną kupiłem. Tak one właśnie wyglądają. Pozwólcie, że Wam zademonstruję. Mam nadzieję, że się uda. Te kilkanaście złotych wydane przed świętami może pomóc bardzo konkretnej rodzinie, tak żeby ten stół, ten talerz miał coś więcej niż tylko chleb i woda. Proszę Was, jako człowiek samotny, ale samotny z wyboru, abyśmy wszyscy pomogli tym, którzy potrzebują naszej pomocy, a możemy to zrobić choćby w takim prostym geście, a zarazem praktycznym. Te świece nam się przydadzą naszych stołach wigilijnych. Proszę Was, włączcie się w akcję Caritas Polska, kupcie świece na stół wigilijny i spróbujmy sprawić, żeby przez ten mały, prosty, drobny gest ludzie, którzy są samotni, nie z wyboru i biedni, mogli poczuć się lepiej w te święta. Zachęcam Was do tego, sam to zrobiłem. Miejmy wszyscy dobre święta.